Naukowcy specjalizujący się w naukach społecznych, albo na przykład naukach politycznych, stoją przed bardzo ciekawym dylematem. Gonić i badać to, co aktualne, czy skupić się na procesach uniwersalnych, które towarzyszą ludzkości od setek lat? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo prawda i nauki społeczne znajdują się pośrodku tych dwóch światów. I właśnie o tym rozmawiamy dzisiaj z doktorem Michałem Dulakiem, który właśnie w tym budynku Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzi swoje badania. Zapraszam bardzo serdecznie na kolejny odcinek z serii Polskie Badania. Jestem adiunktem w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Znajdujemy się w pomieszczeniach katedry, mojej macierzystej katedry studiów nad procesami integracyjnymi, która jest częścią Instytutu, natomiast Instytut jest częścią Wydziału Studiów Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, który znajduje się w tym budynku przy Reymonta 4. Formalnie jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym, więc moja aktywność składa się jakby z dwóch dziedzin, dydaktyki i nauki. Tak to jest w Polsce skonstruowane. Więc no, na co dzień w trakcie roku akademickiego oczywiście prowadzę zajęcia z różnych przedmiotów tutaj w Instytucie. To są zajęcia z zakresu organizacji międzynarodowych, stosunków międzynarodowych czy prawa humanitarnego. Prowadzę także warsztaty badawcze, oczywiście seminaria licencjackie. Natomiast jeżeli chodzi o tą część naukową mojej aktywności, no to tutaj zajmuję się tak naprawdę tymi zagadnieniami, które mnie interesują. To jest taki pewien komfort, który pracownik naukowy, dydaktyczny, naukowcy mają. No i te dziedziny, którymi zajmuję się, oczywiście pokrywają się częściowo z dydaktyką, z zajęciami, ale w zasadzie możemy robić tak naprawdę, co nam się podoba, co wpisuje się oczywiście w jakieś nasze zainteresowania w tej dziedzinie, w której funkcjonujemy, czyli w moim wypadku nauki o polityce i administracji. W sferze naukowej, tej badawczej, naukowej zajmuję się, tak jak wspomniałem, tematami, które mnie interesują, a interesują mnie takie zagadnienia związane z jednej strony Unią Europejską, szeroko pojętą, bardziej szczegółowo to są polityki unijne, a szczególnie polityka bezpieczeństwa, polityka zagraniczna Unii Europejskiej, polityka regionalna, czyli to, co wiąże się z potocznie rozumianymi funduszami europejskimi. Z tego jakby tematu naturalnie przechodzę w zainteresowania związane z samorządem lokalnym i regionalnym w Polsce, ale nie tylko. To trochę wynika też z mojego doświadczenia praktycznego jeszcze sprzed czasów pracy na uczelni. I taką trzecią dziedziną, którą się zajmuję, z której też prowadzę zajęcia dla studentów, to jest polska polityka europejska. Więc to są takie obszary bardziej szczegółowe w ramach nauki o polityce i administracji, gdzie no, realizuję tą swoją aktywność naukową. Ona oczywiście się sprowadza do realizowania badań w ramach projektów badawczych finansowanych z grantów zewnętrznych, własnych badań, które wynikają po prostu z zainteresowania, pisaniu artykułów, książek, które albo poszerzają jakieś zagadnienie, które akurat w danym momencie mnie interesuje, czy też po prostu są efektem jakiejś pracy naukowej, pracy badawczej. No, tak naprawdę te wszystkie aktywności na co dzień zajmują dużo czasu, więc jakby odpowiadając na pytanie, czym tak naprawdę zajmuje się pracownik naukowo-dydaktyczny, no to poza tymi formalnie ustalonymi godzinami zajęć, tak naprawdę duża część czasu to jest właśnie jakieś realizowanie badań, myślenie nad projektami, koncepcjami tych badań, doczytywanie literatury, rozmowy i współpraca z partnerami z zagranicy. No i tak naprawdę to sprowadza się do tego, że czas pracy naukowca czy
pracownika naukowo dydaktycznego jest w zasadzie nielimitowany. Więc jeszcze inaczej, żeby na to spojrzeć, trzeba naprawdę to lubić. Ta praca musi być w pewien sposób pasją. Nie da się tutaj przyjść od jednej godziny do drugiej godziny i wracając do domu o tym zapomnieć, więc tak naprawdę cały czas jest się w pracy, ale to oczywiście nie stanowi problemu, jeżeli ta praca jest hobby, tak jak w moim wypadku. Ja osobiście uważam, że pewne doświadczenie praktyczne, takie praxis, wyniesione w różny sposób, tak? Czy to z pracy zawodowej, czy po prostu przy współpracy z praktykami, będąc oczywiście na uczelni, jest w przypadku nauk społecznych czy nauk o polityce w zasadzie bardzo ważne, bo ono się przekłada i na dydaktykę, i na badania naukowe, no i na taki obszar dodatkowy, który jest też mocno ostatnio akcentowany w Polsce, kładzie się na niego duży nacisk, czyli współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym, tak to się nazywa, czyli tak naprawdę z tym, co nie jest uniwersytetem czy uczelnią. I to przełożenie, ono w przypadku nauk społecznych jest w zasadzie kluczowe, bo my studentom opowiadamy o pewnej materii, tak, o świecie społecznym, o pewnych zjawiskach, które tam zachodzą, o tym, jak funkcjonują instytucje, czy konkretnie jak działa polityka, tylko można to opowiadać od strony teoretycznej, ale to jest pewien taki obraz niepełny, tak, i jeżeli chce się rzeczywiście nie tylko przekazać wiedzę, ale też wyjaśnić studentom, na czym ten świat polega, czy na czym polega świat polityki, no to konieczne jest zahaczanie o praktykę, no i im głębiej się jest w tej praktyce, tym lepiej. No w moim przypadku ja akurat miałem okazję pracować w administracji i szczebla regionalnego, czyli administracji samorządowej i administracji szczebla centralnego, więc takie, to nie było jakby duże doświadczenie, ale pomocne o tyle, że mogłem zaobserwować pewne procesy, które tam zachodzą, które są opisywane teoretycznie w artykułach, w książkach. No i jakby zestawić sobie tą teorię z praktyką, jak ona wygląda na co dzień, natomiast no, w sali wykładowej pozwala mi to jakby dodatkowo uzupełnić o pewien kontekst, tak, którego z książek się nie da wyczytać. I ten kontekst służy przede wszystkim jakby lepszemu zrozumieniu danej materii, tak? Czyli na przykład omawiając na przedmiocie Polska Polityka Europejska, jak wyglądają kompetencje poszczególnych organów, instytucji w Polsce w zakresie prowadzenia polityki polskiej na forum unijnym. Mogę odnieść to do pewnych praktyk, zjawisk, które obserwowałem, czy to w ministerstwie, czy na szczeblu centralnym. Z kolei opowiadając na przykład o polityce spójności, mogę pokazać, czy opowiedzieć, jak to wyglądało od strony praktyków, czyli na poziomie administracji samorządowej szczebla wojewódzkiego, gdzie tak naprawdę te fundusze, czy ta polityka spójności jest wdrażana w praktyce. Tak? Na co dzień widzimy tylko tabliczki, coś zostało wybudowane, sfinansowane z funduszy unijnych, natomiast za tym kryje się cały proces nadzorowania, podejmowania decyzji, programowania takiej polityki, ewaluacji takiej polityki, który w książce jest oczywiście opisany, ale no bez tego zahaczenia praktycznego on jest, można powiedzieć, tak jak trochę zupa bez soli, prawda? Czyli można zjeść, ale strawić, ale nie do końca to może być smaczne. No i jest jeszcze jeden ważny aspekt takiego doświadczenia praktycznego, mianowicie, który łączy się z dydaktyką, mianowicie taki, że no, studenci, z którymi pracujemy, z którymi mamy do czynienia, spotykamy się na co dzień, no oni po tych 5 latach wchodzą na rynek pracy, prawda? Pokazywanie pewnych możliwości, gdzie studenci studiujący czy to nauki polityczne, czy stosunki międzynarodowe, czy bezpieczeństwo narodowe u nas w instytucie, gdzie mogą pracować, czym mogą się zajmować, no na pewno jest takim dodatkowym
elementem uatrakcyjniającym tak naprawdę studia i pracę na uczelni. Bo ja sam pamiętam, jak studiowałem, dylemat właśnie, gdzie wykorzystać tą wiedzę, czy jak ją wykorzystać i czy w zawodzie, czy zupełnie gdzie indziej, jest na pewnym etapie studiowania kluczowy. Patrząc na ten obszar dydaktyki, przygotowujemy zajęcia, tak? To jest, wbrew pozorom, nie jest takie proste, bo nie chodzi tylko, żeby przygotować jakieś kilka punktów do dyskusji, czy jakąś prezentację, którą się tylko przekaże, tylko no, musi być w tym pewien koncept, zamysł, pewien scenariusz, tak? Co się chce zrealizować, co się chce przekazać, no i jak przede wszystkim zrealizować te zajęcia, żeby one były atrakcyjne. Więc ja staram się wplatać też w swoje przygotowanie tych zajęć i takie na co dzień myślenie o tych zajęciach, pewne metody warsztatowe, tak? Które poprzez wyjście z ławki, takie przysłowiowe, pozwolę utrwalić tą wiedzę, którą się pokazuje chociażby na prezentacji, czy którą się omawia na podstawie książek czy artykułów. Więc no, przygotowanie materiału do zajęć, oczywiście cały czas tak naprawdę i praca dydaktyczna, i praca naukowa wiąże się z nieustannym dokształcaniem. To jest też fascynujące w pracy badawczej, że w zasadzie cały czas człowiek się uczy pewnych nowych rzeczy. Więc sięganie do literatury, wyszukiwanie pewnych ciekawych opracowań. Ja na przykład staram się też pokazywać pewne opracowania, które nawiązują do praktyki, tak, takiej politycznej, czyli jakieś raporty, bazy danych, z których można nauczyć czy wyciągnąć pewne informacje, na pewno nauczyć pewnego sposobu myślenia, analizowania zjawisk politycznych, bo ja też staram się powtarzać, że przychodząc na te studia, my nie mamy tutaj laboratoriów, tak jak biotechnolodzy, chemicy czy fizycy. Jakby naszym laboratorium jest biblioteka, komputer i biurko, no i świat na zewnątrz, tak? Więc jeżeli z tym musimy pracować. No i nie jesteśmy też inżynierami, tak? Że dostajemy pewien jakby materialny produkt wychodząc z tych studiów, który posłuży nam na rynku pracy. To co dostajemy, to są pewne umiejętności analizowania, krytycznego patrzenia na otaczający nas świat, po to, żeby nie popadać w takie kalki, które często można zaobserwować, albo nie utrwalać tego powiedzenia, że Polacy najbardziej znają się na polityce i na medycynie, prawda? Więc to są takie elementy, które wymagają oczywiście przemyślenia przed zajęciami, po to, żeby te zajęcia nie były tylko po prostu odbębnieniem pewnego obowiązku, tylko no, coś ze sobą nosiły. Na co dzień ta praca polega na, przynajmniej w moim wypadku, na rozwijaniu pewnych pomysłów. Chodzi się, robi się jakieś codzienne aktywności, obserwuje się świat polityki, czy to krajowej, czy lokalnej, czy zagranicznej. No i pewne pomysły, pewne idee zaczynają się rodzić. No, ja nazywam to tak, że pewne pomysły się spisuje, no i wkłada się do szuflady. One tam sobie leżą, potem może coś z nich być, może coś z nich się nie urodzić. W każdym razie no, wszystko zaczyna się od pewnego pomysłu, zaciekawienia, zainteresowania jakimś zjawiskiem. No i jeżeli to zjawisko coraz bardziej człowieka interesuje, coraz więcej o nim myśli, no to doczytuje, szuka pewnych informacji, stara się rozbudować to zaciekawienie w trochę bardziej instytucjonalną formę, czyli na przykład szuka możliwości grantowych, tak? Przygotować jakiś projekt w danej tematyce, który pozwoli na przykład odpowiedzieć sobie na jakieś pytania, które nurtują w danym zagadnieniu, albo po prostu zbadać dane zagadnienie trochę bardziej niż tylko tak pobieżnie z jakichś informacji medialnych czy przeczytanych artykułów czy książek. No i to otwiera oczywiście nowe pola aktywności, które zjadają czas, czyli przygotowanie projektów, rozmowy, spotkania, budowanie zespołów projektowych. Najczęściej jest tak, że tych projektów jest kilka,
pomysłów jest kilka, prawda? Więc tutaj też dochodzi kwestia jakby zarządzania swoim czasem. Ja nie powiem o sobie, że dobrze swoim czasem zarządzam, bo często kilka rzeczy robię naraz, ale to wynika po prostu też z tego, że sporo rzeczy mnie interesuje. No i jeżeli pisze się jeden artykuł, realizuje się dwa projekty, które są na różnym etapie, no to siłą rzeczy zjada dużo czasu, więc no tak wygląda od poniedziałku do niedzieli tak naprawdę dzień, w zasadzie od rana do późnego wieczora. Taki pewien aspekt rodzinny, no w zasadzie jest tak, że urlopy, które formalnie mamy, tak, zgodnie z prawem pracy, one tak naprawdę są, przynajmniej w moim przypadku, tylko na papierze, więc gdzieś wyjeżdżając, tak naprawdę bierze się ze sobą tą pracę, no bo ta praca polega albo na czytaniu, pisaniu, czy nawet notowaniu sobie pewnych koncepcji, czy po prostu realizowanie jakiegoś części projektu, który akurat wypada w okresie wakacyjnym, więc oczywiście człowiek stara się odpocząć, ale no tak mówiąc szczerze, odbieranie urlopu jest tylko pewną kwestią formalną, której wymaga pracodawca czy ustawodawca szerzej, a w praktyce to nie jest taki urlop, że po prostu leży się do góry brzucha. Wydaje mi się, że podstawową motywacją wyboru studiów jest właśnie zainteresowanie jakimś zagadnieniem, zaciekawienie. No i ono na w takim etapie życia, kiedy wybiera się studia, czyli po szkole średniej, czy po pierwszym stopniu, tak, wybiera się jakiś inny kierunek studiów w ramach studiów uzupełniających, to zaciekawienie ono bazuje na takim potocznym rozumieniu pewnych zjawisk, w tym wypadku polityki. Więc no, wydaje mi się, że jak ktoś wybiera takie kierunki, które my oferujemy, tak? Czyli politologia, stosunki międzynarodowe, czy bezpieczeństwo narodowe, no to musi być tym zainteresowany, zaciekawiony. Nie wiem, czy na początku studenci myślą o tym, co będzie po studiach, tak? Czyli co chcą robić, czy to im jakoś da taką trampolinę do jakiegoś ciekawego zawodu. Ja prowadzę zajęcia na pierwszym roku, w pierwszym semestrze dla studentów stosunków międzynarodowych, którzy no właśnie skończyli szkołę średnią i wchodzą tak naprawdę. Pierwsza styczność z uniwersytetem, z akademią, no to jest jeden z moich przedmiotów. Ja staram się jakby pokazać też taką perspektywę trochę rynku pracy, to znaczy, że oni są tutaj oczywiście po to, żeby zrozumieć pewne zjawiska, które ich interesują, no ale też zdobyć pewne umiejętności potrzebne na rynku pracy, która dla nich, jak rozumiem, jest taką dość odległą perspektywą, więc nie wiem, na ile to trafia, ale no przede wszystkim tą motywacją, która chyba przez na pewno pierwszy rok, a na pewno pierwszy semestr pierwszego roku napędza studentów, no to jest ta ciekawość. No i to jest taki dość newralgiczny moment, żeby nie zrazić studentów tym, czym się zajmujemy. Oczywiście różnie to bywa, tak? Są rzeczy, które też od nas są niezależne, tak? No bo po prostu zainteresowania się zmieniają. Dużo jest też takich motywacji, które wynikają z pewnej mody, tak mi się wydaje. Kiedy Polska, czy to jeszcze przed wstąpieniem do Unii, kiedy odbyły się negocjacje, był taki okres akcesyjny, no i w tych pierwszych latach członkostwa jakby wykwitały kierunki związane z europeistyką, prawda? Przez jakiś czas bardzo modne były kierunki związane z bezpieczeństwem narodowym, czy w ogóle kwestiami bezpieczeństwa. One są dalej, jakby budzą duże zainteresowanie, szczególnie dzisiaj, ale stosunki międzynarodowe w ogóle jako takie są w zasadzie cały czas popularne, no bo jak ktoś się interesuje światem, no to
siłą rzeczy interesuje się jakoś tymi stosunkami międzynarodowymi, nieważne czy one są stosunkami gospodarczymi, politycznymi, czy jeszcze jakimiś innymi o charakterze społecznym. W pewnym momencie to zainteresowanie się oczywiście uszczegóławia, tak? I kogoś może bardziej zainteresować kwestie kulturowe, no, i iść w taką stronę kulturoznawczą, poznawania świata polityki i stosunków międzynarodowych od strony właśnie kultury. Kogoś mogą bardziej interesować kwestie gospodarcze czy po prostu stricte polityczne. No i to jest chyba taki jakby kolejny krok, kiedy te motywacje studentów trochę się weryfikują. I no albo to zainteresowanie kierunkiem się utrwala, no albo gdzieś wygasa. No więc to oczywiście jest odwzorowane w programie studiów, tak, gdzie na pewnym etapie pojawiają się pewne specjalizacje, które właśnie mają ukierunkować to zaciekawienie studentów, to pierwotne zaciekawienie studentów w jakąś konkretną stronę, ale też no właśnie mają pokazać pewne możliwości praktycznego wykorzystania tej wiedzy na rynku pracy. Ale w zasadzie to, co przynajmniej ja chcę tak wierzyć w to i tak też na tym opieram swoją aktywność dydaktyczną, to jest to, że i my, i czy pracownicy dydaktyczni, czy naukowo-dydaktyczni i studenci mamy wspólnego z sobą, no to jest to zaciekawienie, zainteresowanie. No i cała zabawa polega na tym, żeby to zaciekawienie tymi zagadnieniami utrzymać jak najdłużej. Ja myślę, że wojna na Ukrainie na pewno w istotny sposób wpływa na naukę o polityce, naukę o bezpieczeństwie. Natomiast to się będzie przekładało, wydaje mi się, jakby na takich dwóch obszarach. Po pierwsze, wzrośnie zainteresowanie studentów kwestiami bezpieczeństwa, stosunków międzynarodowych. Więc tutaj zresztą to już obserwuję na zajęciach, gdzie omawiamy sobie kwestie związane z prawem humanitarnym, gdzie na przykład omawialiśmy, jakie są możliwości postawienia przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym dowódców czy polityków rosyjskich za zbrodnie ludobójstwa. I to trochę jakby korespondowało z tym takim zainteresowaniem, bo to wyszło od studentów. Dlatego mówię, że to już widać, to zainteresowanie obecnie. Studenci po prostu byli ciekawi, zadawali pytania, no okej, okay, no to jak ma się to, co widzą, to, co słyszą w mediach, do tego, co ja im mówię. Więc na razie to widać na poziomie takich pojedynczych zajęć, ale wydaje mi się, że będzie to widoczne też na większym zainteresowaniu konkretnymi kierunkami studiów. Drugim obszarem, gdzie ta obecna sytuacja międzynarodowa będzie się odbijała, no to są badania, czyli to, co my realizujemy. Tylko tu jest znowu pewien problem, o którym mówiłem chwilę wcześniej, czyli kwestia jakby aktualności tego zjawiska, tej materii, którą chcemy badać. Jest w mediach sporo podcastów, vlogów, ekspertów, którzy analizują na bieżąco to, co się dzieje. I to jest ciekawe, to stanowi jakby bardzo ważny taki materiał też do badań, czy do weryfikowania pewnych hipotez, natomiast do prowadzenia badań naukowych wydaje mi się, że to jest jeszcze za wcześnie. Raczej ta aktywność polega na pewnym jakby pewnej dyskusji w świecie naukowym, na ile te rozwiązania, które już funkcjonują, tak, czyli na przykład w Unii Europejskiej, w NATO, jak dotychczasowa polityka poszczególnych państw zmieni się pod wpływem tego, czy te narzędzia były skuteczne, czy nie, co zadziałało, co nie zadziałało. To jest sfera dyskusji takiej naukowej, w zasadzie prelekcji, seminariów, które się odbywają praktycznie cały czas. Natomiast jeżeli chodzi o takie badania, czyli realizowanie pewnych projektów, to jest pewnie jeszcze za wcześnie, natomiast
No, wydaje mi się, że to, co wymyśliłem razem z współpracownikami, czy w tym, z tym stowarzyszeniem, z którym złożyliśmy projekt do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach grantu Dyplomacja Publiczna, no, już jest takim bezpośrednim przełożeniem. No? To znaczy, mamy jedną z organizacji międzynarodowych, jaką jest OBWE, która no, ma pewne narzędzia do reakcji. No? Ten projekt będzie realizowany już z pewnej perspektywy czasu. Na pewno pozwoli ocenić, jak Polska radziła sobie z tym przewodnictwem w OBWE. To przewodnictwo trwa rok, więc będziemy mogli już pewne wnioski z materii, która się zakończyła, tak, z pewnego procesu, który się zakończył, wyciągnąć. Natomiast no, na pewno wojna będzie tym czynnikiem, który będzie wpływał, będzie istotną zmienną w ocenie samej instytucji. Natomiast no, nie badamy wojny i tego, jak będą w przyszłości miały, wyglądały system bezpieczeństwa, bo to jest gdybanie. To jest przewidywanie, na które mogą sobie pozwolić eksperci, analitycy, natomiast no, naukowcy, badacze nie do końca. Natomiast temat troszkę poboczny w stosunku do wojny, natomiast na który wojna ściśle oddziałuje. Więc poza tą debatą publiczną, gdzie, czy akademicką, gdzie padają pytania właśnie, jak będzie wyglądała przyszłość, będą realizowane, czy już są realizowane jakieś projekty takie badające pewne otoczenie tej wojny, tak? Czyli no właśnie, jak wyglądałby, czy ja bym zajął się, tak? Tak, na przykład takim badaniem, który pokazuje, jak wygląda system migracyjny w Polsce, czy w poszczególnych państwach tutaj sąsiadujących z Ukrainą, w obliczu tej presji migracyjnej. No, można zobaczyć, porównać, tak, tą falę migracji spowodowaną innymi czynnikami z tą falą migracyjną z 2015 roku, no, jak się zmienił system. Więc to są takie tematy, które są obok tej wojny, na które wojna oddziałuje, natomiast no, nie badają czegoś, co cały czas się zmienia i gdzie jest więcej gdybania niż wyjaśniania.